Przyzwyczailiśmy się myśleć o kuchni polskiej jako o czymś wstydliwym. Ale czy rzeczywiście nie mamy się czym pochwalić? Wielka kariera polskich produktów regionalnych, ale też zainteresowanie daniami regionalnymi każą patrzeć na tradycyjną polską kuchnię z zupełnie nowej perspektywy. Dziś tradycyjna kuchnia, kuchnia wiejska, jest ostoją wysokiej jakości produktów, ale też oryginalności dań. Te rzeczy, które babcia gotowała i gotuje jeszcze do tej pory czasem, mają swoją głęboką tradycję. Placki, takie jak tutaj widzimy, na kurpiach nazywają się pępuchy. Tak gotowali nasi praojcowie już. No. Mama jest specjalistką od zup. Naprawdę, gotuje przepyszne zupy, robi super gołąbki, super mięska. Kasza jaglana ze skwarkami. Jest to kasza, którą kurpie przygotowywali sobie sami. To jest chrzanówka, którą gotuje się tylko na serwatce. Niestety ta kuchnia nowoczesna cały czas wypiera tą naszą tradycję, ale te smaki, ta świeżość tego produktu i te pomysły na pewno pozostaną. Polska tradycyjna kuchnia może zagościć na salonach? Czy może być piękna i oryginalna? Między innymi na te pytania spróbuje odpowiedzieć jeden z najlepszych polskich kucharzy, Karol Okrasa. Witam cię bardzo gorąco. Dzień dobry. Powiedz, jak wygląda... Gorąco to dobre słowo w kuchni. Bardzo dobre, ale tak. Musimy uważać. Musimy uważać, żeby niczego nie zepsuć, ale może nam się uda. Nie zepsujemy na 100%. Powiedz, w jaki sposób ty odkrywałeś tradycyjną polską kuchnię? Podróżując po Polsce. Podróżując i odwiedzając wspaniałe regiony, ale przede wszystkim chciałbym tutaj podkreślić rolę nie tyle samych regionów i wspaniałych gospodarstw agroturystycznych, do których warto trafiać, tam gdzie jest jak najmniej ludzi, żeby dotknąć tej natury, ale przede wszystkim podkreślić rangę i rolę instytucji, która jeszcze w Polsce chyba tylko istnieje, czyli Koła Gospodyń Wiejskich, magiczne KGW. Czasami jest tak, że KGW Rożki spotyka się z KGW Bożacin, czyli Koło Gospodyń Wiejskich, jedno z drugim i coś tam sobie gotują. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich do dzisiaj celebrują regionalną, bardzo tradycyjną kuchnię i stąd też ja ją poznaję. Czego dowiedziałeś się o tradycyjnej polskiej kuchni w elitarnym gronie Kół Gospodyń Wiejskich? Poznałem zupę brzodową, poznałem krupnik na gęsinie, poznałem serwatczankę, poznałem kiesełycze z pomperami z kuchni łemkowskiej, poznałem, co to znaczy kuchnia kaszubska z Wielkopolska, co to znaczy zupa ślepe ryby i tak dalej. Wymieniać można by tysiące potraw, o których statystycznie większość Polaków nie ma zielonego pojęcia, poza tymi, którzy tam żyją. A czy wśród tych, które wymieniłeś, są takie, które znajdują się w twoim współczesnym menu w eleganckiej restauracji? Tak, jest zupa, której nauczyłem się robić na południu Polski, dokładnie w Dukli. To serwatczanka, która jest zrobiona na serwatce z mleka koziego. Takiej serwatce, jaką tutaj mam w naczynku, która pachnie jak serwatka. Wygląda jak serwatka, czyli to, co zostanie z zrobienia sera. Nie krzyw się, tak to ładny zapach, chociaż lekko skisły, ale na bazie tej zupy, z dodatkiem bardzo charakterystycznego dla tej zupy chrzanu, bo tam idzie duża ilość chrzanu i duża ilość wędzonki i to wszystko jest zaciągane żółtkami jaja. Rozumiem, że serwatczanka to jest też taka impresja na temat chrzanówki, która jest gotowana w jednej z polskich wsi. Bardzo możliwe, tak. Rzeczywiście pewnie, tak jak w każdej, jak w kuchni polskiej, przenikają się wszystkie wpływy różnych regionów i możemy spotkać tę samą potrawę pod różnymi nazwami w różnych regionach. Tak samo jest z kluskami gotowanymi na parze. W jednym regionie nazywają się to parzuchy, w innym kluchy na łachu, jeszcze gdzieś buchty i tak, buchty drożdżowe. Więc tak samo jest pewnie z tą serwatczanką. Jest tam dużo chrzanu, więc jeżeli ja tej chrzanówki nie poznałem, ale być może jest to właśnie taka impreza. Na temat. Czy ty te tradycyjne przepisy zmieniasz trochę, unowocześniasz, dodajesz jakby trochę siebie? To się nazywa właśnie nowa polska kuchnia? Jeżeli mówisz, że dodaję trochę siebie, czy dodaję okrasy, to staram się odchudzać tę polską kuchnię, więc nie zawsze. Ale serwetczanka jest w takiej wersji, w jakiej ja ją poznałem, czyli podziabane niemalże siekierą, ja je tak nazywam, kiełbasa i ugotowane na twardo jaja. Nie zmieniałem jej absolutnie, ponieważ też wychodzę z założenia, że potrawy, które zostały ci dane niemalże w ofierze przez kogoś, zostałaś ich nauczona, więc jak je chcesz odtworzyć, to odtwórz je
w takiej postaci, w jakiej zostałeś nauczony. Jeżeli chcesz je zmieniać, to zmień je tak, żeby nie przypominały tej tradycyjnej potrawy, bo nie wolno tego robić. Więc rzeczywiście serwaczanka jest taka, jak pokazał mi ją Paweł Krajmas i dzisiaj ona jest serwowana w tej restauracji. Zawsze się tym chwalę, że on jej mnie nauczył, ale już z kolei tak zwane szaraki, czyli żelazne kluski, żelaziaki w innym regionie już nazywane, robimy rzeczywiście na różne sposoby. Tradycyjny przepis jest taki sam. Starte ziemniaki muszą poleżeć, żeby ściemniały, żeby się ładnie utleniły, kładzione łyżką na wody, ale później dodatkiem może być konfit z pieczonej gęsi. Dodatkiem może być jagnięcina, którą tutaj kolega Łukasz przygotował. Mam nadzieję, że pokażesz. Choć pokażemy, że jednak potrafimy gotować. To dla ciebie przygotowaliśmy. Piękne. A i tutaj jest okrasa właśnie, czyli przysmażone trochę tłuszczyku, słoninki. Więc jest jagnięcina, a tu są wspomniane szaraki. Szaraki, które biją rekordy popularności wśród gości z zagranicy, bo oni ich kompletnie nie znają. Kluski o dosyć charakterystycznej przecież konsystencji, bo takie lekko gumkowate, tak zwane kluski żujki. Więc już tu takimi kluskami mogę się bawić. Zupą i tradycyjnym przepisem raczej nie. Jak słucham tego, co mówisz, to mam wrażenie, że ta tradycyjna polska kuchnia może być bardzo fascynująca i bardzo inspirująca. Może być inspirująca i fascynująca jeszcze z dwóch powodów. Ja zawsze szukałem dobrego porównania tej kuchni, więc na sam koniec mogę powiedzieć wam, że zawsze porównuję ją do... ja bardzo mocno łączę swoje życie zawodowe z prywatnym, czyli dla mnie to jest jeden świat. I on mi się często myli, dlatego też kuchnię polską porównuję do pięknej, urodziwej, pachnącej i z dużym posagiem damy. Damy, która jest na dodatek do wzięcia przez wszystkich. Te półprodukty, które my dajemy, są bezwzględnie najwyższej jakości. Do tego no ważne jest na przykład temperatura wody. Dosypujemy płatki, dosypujemy otręby. Bardzo dokładnie to mieszamy i zostawiamy. To nie jest żurek, który jest w domu, tylko on zostaje zabutelkowany i jedzie dalej do sklepu, tak? On nie może być wtedy ani za bardzo kwaśny, ani za mało kwaśny. Wolimy sprzedać mniej, ale ta jakość ma być utrzymana. Coraz częściej w tym, co jemy, poszukujemy autentyczności i dlatego coraz częściej zwracamy się w stronę regionalnych produktów. Najlepszy przykład Janusz Radek, który co sobotę bierze swój wiklinowy koszyczek i rusza na targ w poszukiwaniu tego, co najlepsze. Tak jest? Tak, tak. Nawet cztery koszyczki wiklinowe, bo jeszcze są moje dwie córki i żona. Chodzimy na targ, chodzimy nawet na targi, bo to są... W ogóle w polskich miastach jest bardzo dużo targów, gdzie przyjeżdżają chłopi i sprzedają pyszne rzeczy. Ale bardzo często zgodzisz się z tym, że popadamy w taką fascynację na przykład obcymi kuchniami. Mamy różne restauracje, fusion, nie fusion, włoską kuchnię, francuską kuchnię i tak dalej. A czasami nie do końca potrafimy docenić to, co mamy najbliżej. No to wynika chyba z jakiegoś kompleksu. My jesteśmy często zafascynowani czymś, co mogłoby się nazywać europejskim chlebem, zapominając o tym, że najwspanialsze wypieki to są polskie wypieki. Zresztą znane i doskonale świetnie cenione. Znasz jakieś przykłady, kto jest zafascynowany za granicą polskim jedzeniem? Ja słyszałem, że prezydent Stanów Zjednoczonych, ale nie wiem, czy ten, czy tamten, raczej tamten, był tak zafascynowany, że sprowadzał sobie to do Białego Domu, czyli polskie pieczywo. Myślisz, że polskie jedzenie ma szansę zaistnieć w Europie i na świecie, że inne narodowości mają szansę polubić nasze jedzenie? Znaczy, my musimy się najpierw przekonać do tego, że to jest dobre jedzenie. Znaczy, musimy pomyśleć o tym, że to nie tylko i wyłącznie zasmażona kapucha i schabowy pieczony na jakimś strasznie głębokim tłuszczu, ale to są na przykład wyroby mączne, różne potrawy mączne, które są naprawdę zdrowe, naprawdę smaczne i nie polega to na tym i wyłącznie, że kluch to zabija. Nieprawda. Dobrze zestawiony kluch z różnymi innymi przyprawami, z różnymi innymi mięsami, bardzo, bardzo spożywny, jest pyszny. Ja uwielbiam na przykład pierogi, to jest coś niesamowitego. Pierogi z mięsem, pierogi z kapustą, pierogi z kapustą i z grzybami, pierogi ruskie, jak sama nazwa wskazuje, bardzo polskie pierogi. Potem pierogi ze śliwką suszoną. Nie. Tak, z cynamonem, przepyszne. Nie znałam takich. A, ja też nie znałem, ale dobre. Kurpie
mają niewiele potraw, jak i biedne są, jakie same kurpie. I jest bardzo dobra chrzanówka, jeżeli się do tej chrzanówki daje coś wędzonego. Więc choćby niedużo, żeberko wędzone, może, mogą być kości wędzone, obrane. I później się to obiera i to jest całkiem inny smak i zapach. Tradycyjne kurpiowskie potrawy to żurek, żurek z kiełbasą i z jajkiem, kapusta z kaszą i z grzybami. Na końcu, na samym końcu, jak się wszystko ugotuje, dajemy jajka. Bo to jajka, chrzan i serwatka to jest najważniejsze. Fafernuchy to są ciasteczka kurpiowskie, które pieczemy na Trzech Króli. Składniki do tych fafernuchów to marchew, mąka, miód, masło i pieprz i szczypta soli. No i chlebek kurpiowski, który pieczemy sobie sami. Ona się pogotuje tak z godzinkę, a nawet jak się ugotuje dzień wcześniej, na drugi dzień ma lepszy smak, najdzie tym wszystkim, jest bardzo dobra. I wszyscy się nią zachwycają. Kto na kurpie przyjedzie, spróbuje ekologicznej żywności, wyjedzie zadowolony, syty i na pewno wróci tu z powrotem. Wiemy, że polskie produkty regionalne mogą pięknie wyglądać nie tylko w reklamach. Przekonuje nas do tego m.in. designerka i projektantka Monika Ostaszewska, która stworzyła serię opakowań na produkty regionalne. Skąd pomysł na takie przedsięwzięcie? Projekt zrodził się podczas pracy nad dyplomem magisterskim. I tak właściwie szkicując ten projekt, spotykając się z prowadzącym mojej pracowni, doszłam do wniosku, że tak naprawdę chciałabym połączyć tkaninę i żywność, prawda? Czyli opakować tkaniną podlaską żywność. I tak zrodziła się właściwie idea smaków Podlasia. Czyli każde właściwie opakowanie, które stworzyłam z myślą o jakimś takim specjale podlaskim, jest opakowane w tkaninę dwuosnowową tak naprawdę. Wszystkie te wzory, czyli te żołędzie, ludziki i wszystkie te przetworzenia, te wykończenia opakowań są zaczerpnięte z charakterystyki tych właśnie tkanin. Ta kolekcja została doceniona, otrzymałaś za nią nagrody. Co to były za nagrody? Nagród właściwie co roku przybywa. To jest niesamowite, że projekt się starzeje, a nagrody właściwie wciąż przybywają nowe. Ostatnio był to Art of Packaging, polski konkurs. To była pierwsza nagroda. Ostatnio również kilka publikacji światowych, w tym Chiny, Anglia, Japonia. Także projekt właściwie wciąż ma naprawdę fanów na całym świecie. Typowo polski produkt to także kawa żołędziówka. Taką pijałaś rano w domu? Powiem tak, kawa żołędziówka jest także dla mnie pewnego rodzaju nowością. Wiem, że jest produkowana na Podlasiu i wiem, że jest produkowana z żołędzi, ale powiem ci szczerze, ja jej nie próbowałam, aczkolwiek sam fakt takiej dosyć egzotycznej kawy zachęcił mnie do stworzenia opakowania dla produktu. Tradycyjna rodzinna kuchnia podlaska. No właściwie kuchnia taka domowa jest kuchnią prostą. Opiera się na prostych produktach, przeważnie na tym, co daje ziemia. Można mieć swój czosnek, nie posiłkować się czosnkiem chińskim, tak? Swoją cebulę, swoją marchew, swoje ogórki i to wszystko przetworzyć i z tego zrobić posiłek dla całej rodziny. Babkę można jeść na kilka sposobów. Można jeść ją bezpośrednio wyjętą z pieca i jeszcze taką gorącą, właśnie z ogórkami kiszonymi, ze szklanką zimnego mleka. Nie będzie to super piękny widok. Pewnie szefowie kuchni by się obrazili, że może nie jest to super elegancko podane, ale to jest cały smak kuchni podlaskiej. Tak naprawdę proste dania z kuchni polskiej, podlaskiej właściwie, której nie powinniśmy się wstydzić, powinniśmy ją pokazywać, bo to jest coś,
co jest zdrowe, co jest nasze, co jest stąd, co jest wartościowe i tak naprawdę nigdy się nie nudzi. Polskie jedzenie, polską kuchnię regionalną promuje także znana restauratorka Agnieszka Kręglicka. Czy pani pamięta swoje smaki dzieciństwa, takie tradycyjne potrawy, które gotowało się w domu? O, naturalnie. Ja pochodzę z Lubelszczyzny i takie bardzo charakterystyczne danie to są pierogi z kaszą gryczaną i z białym serem, które moja babcia podawała na śniadanie niedzielne, więc to jest bardzo już egzotyczne, żeby na śniadanie jeść takie mocne danie. Ale kaszy gryczanej jest bardzo dużo w moich wspomnieniach i też wśród moich ulubionych dań do tej pory. Czy teraz serwuje pani te pierogi w swoich restauracjach? Zmieniła pani ten przepis? Unowocześniła? Znaczy, pierogi z kaszą gryczaną i z białym serem to serwuję tylko wtedy, kiedy chcę pokazać obcokrajowcom jakieś tradycyjne polskie danie. Ale żeby podawać to w restauracji, to oczywiście danie musiało przejść ewolucję, troszeczkę się zmienić, trochę autorskiego nabrać nowoczesnego sznytu. W tej chwili wykorzystuję kaszę gryczaną, żeby podać ją w formie małych placuszków. A jeżeli robię pierogi, to już nie takie z wody gotowane, tylko na przykład pieczone we francuskim cieście. One są wtedy dużo wygodniejsze i do jedzenia i dużo bardziej łatwe dla nas też, bo są rumiane, bo się nie sklejają, więc mają dużo więcej zalet. Jedzenie, takie tradycyjne dania, które my znamy z dawnych czasów i które gdzieś są bardzo smaczne, trzeba troszeczkę tuningować, upgrade'ować, zmieniać, unowocześniać, dlatego że kuchnia zmienia się cały czas. A czy w poszukiwaniu nowych dań zdarza się pani wertować stare przepisy, gdzieś sprawdzać jakieś stare książki kucharskie, a może nawet jechać gdzieś na wieś po ten najlepszy przepis właśnie z danego miejsca? No, bardzo wiele źródeł. Oczywiście, jeżeli gdzieś się pojawiam w Polsce i trafiam na jakiś smak, który jest fantastyczny, na jakiś bardzo dobry produkt, no to oczywiście wykorzystuję go potem w kuchni bardzo chętnie. Teraz sery zagrodowe wracają do łask i taki ser powstaje. I on jest w moich restauracjach na desce serów i to jest jeden z moich bardziej atrakcyjnych produktów lokalnych czy z polskiej wsi. Ale czasami jest też tak, że pytam o to moich kucharzy, ponieważ oni, kiedy mogą sięgnąć do swoich dań z dzieciństwa, bardzo są z tego też dumni i bardzo chętnie je pokazują i bardzo dobrze je znają, bardzo dobrze potrafią je przygotowywać. I sięgam też do książek, naturalnie. Jesteśmy na Zamku Królewskim, kiedy była tutaj wystawa o Stanisławie Augustie Poniatowskim, to przygotowywaliśmy dania z książki kucharza Stanisława Augusta, Paula Tremo, i to są piękne, stare, polskie przepisy. Oczywiście my je trochę uwspółcześniliśmy. Moje smaki pochodzą z Kujaw, dlatego wprowadzam w mojej kuchni u Agnieszki, które się wywodzą z mojej tradycyjnej kuchni domowej, takie jak czarnina, baba ziemniaczana, ciasteczko gryczane, które robimy inaczej niż kaszę gryczaną, luzem gotowana. Baba ziemniaczana jako główny składnik posiłku, ryby smażone z czosnkiem jako dodatek. Jakość i smak regionalnej kuchni odtworzonej i przeczytanej na zupełnie nowy sposób znajdziemy nie tylko w restauracji Agnieszki Kręglickiej, ale także w publikacji Cuisine.pl, która została wydana z okazji polskiej prezydencji. Autorka tej publikacji jest dzisiaj razem z nami, Monika Kucia, blogerka oraz dziennikarka kulinarna. Powiedz, skąd pomysł na tę publikację? Pomysł wziął się stąd, że ponieważ piszę o kuchni i zajmuję się kuchnią w jej aspekcie kulturowym też na co dzień, zaproponowałam w MSZ-cie tego typu książkę, która miałaby promować Polskę poprzez nasze polskie tradycyjne produkty i poprzez naszych znakomitych szefów kuchni. Czy wiesz, w jaki sposób obcokrajowcy odebrali tę publikację, te przepisy? Powstała aplikacja na tablety i w ciągu pierwszych 3 dni 500 osób ze świata ściągnęło tę aplikację. No i takim bardzo zabawnym, znaczy wspaniałym w ogóle newsem, nowością jest to, że ma być chińska wersja, więc nie wiem czy to dojdzie do skutku. Jest w tej chwili polska, angielska, francuska i rosyjska.
A jak myślisz, czy kariera polskiego produktu może być karierą międzynarodową dzięki temu, że ludzie cały czas szukają nowych przepisów właśnie w internecie? Te przepisy mogą dotrzeć do Wielkiej Brytanii, do Francji, do innych krajów? Mam nadzieję, że tak, natomiast myślę, że wciąż jest w nas taki kompleks polski trochę, to znaczy, że to sushi będzie fajniejsze i że, a jak kasza, no to trzeba z tego zrobić kashi, a nie, że po prostu jest to kasza, więc myślę, że jest to sprawa mentalna, to znaczy naszej dumy narodowej jest to sprawa, każdy Hiszpan jest dumny ze swojej oliwki. I fajnie, gdybyśmy my też mieli takie poczucie dumy z tego, co nasza ziemia daje. I jest to też kwestia znajomości tych produktów i szacunku do nich, to znaczy takiego traktowania ich jako naprawdę dobro narodowe. I wtedy możemy jakby zanieść światu, bo to nie chodzi tylko o eksport w sensie takim ekonomicznym, ale też o pewną myśl, która temu towarzyszy. No i ta myśl i ta duma towarzyszyła tej publikacji. Tradycyjnych polskich przepisów możecie szukać w internecie. Internauci wydobywają je od swoich mam oraz babci i umieszczają właśnie tam. Dzielą podobno się nawet zakwasem, bo tak naprawdę nic ich nie powstrzyma od upieczenia prawdziwego, tradycyjnego polskiego chleba. Ale taki chleb pieką także gwiazdy, m.in. Anna Popek, która jest dzisiaj razem z nami. Powiedz mi, czy w twoim domu pachniało pięknie chlebem? Pieczywo, wypieki, ciasta to jest coś, co jest duszą domu. Bo jeżeli przychodzi się do pięknie wysprzątanego i dobrze urządzonego mieszkania, w którym nie pachnie jedzenie, to natychmiast się chce stamtąd wyjść, prawda? Więc dobrze od czasu do czasu coś upiec. A ja wychodzę z założenia, że to, co jemy codziennie, to, co pijemy codziennie, najbardziej wpływa na nasze zdrowie bądź na jego brak. Dlatego chleb i woda powinny być jak najlepszej jakości. I to wszystko musimy wymieszać. Wymieszać z dodatkami. Mieszamy łychą? Nie, ręcznie. Czekaj, bo teraz to tak ten kierunki zmienić. A, kierunki, dobrze, moja wina. No, nie jest to takie proste. O tak na budowie, jakby pani była. A, i rozklepujemy. To trzeba było tak od razu tak mówić, jak na budowie. Już, bo jest 3/4 foremki. Do pieca? Do foremek, a później musi urosnąć teraz foremka. Na garowanie bierzemy. Tak, tak. No tak jest. Chleb na garowanie, drogie panie, a potem czekamy, co nam z tego wyrośnie. Pachnie domem, pachnie tradycją, pachnie tym wszystkim, co najbardziej kojarzy nam się z tym, co nasze. Zmieniło się nasze podejście do kuchni regionalnej. Przestaliśmy się wstydzić zagrodowych serów, kiszonych ogórków i bab ziemniaczanych. W poszukiwaniu własnej tożsamości w Europie odkryliśmy, że mamy do zaoferowania coś bezcennego. Jakość oraz smak. Myślę, że z dumą możemy powiedzieć, że tradycyjna polska kuchnia może być naszą wizytówką.